Już 30 czerwca w Kościerzynie wystąpią Iga Kreft, młoda, utalentowana i ambitna artystka. Swoją karierę muzyczną rozpoczęła już od najmłodszych lat. Brała udział w warsztatach wokalno-aktorskich Gama. W 2006 roku na deskach opolskiej sceny wspólnie z Mietkiem Szcześniakiem zaśpiewała Dumkę na dwa serca. Rok później znalazła się w obsadzie musicalu Akademia Pana Kleksa. Od 2007 roku gra rolę Uli Mostowiak w serialu M jak Miłość, natomiast od 2010 roku możemy Igę podziwiać w najnowszej produkcji Disneya pod tytułem Do dzwonka. Pamiętajcie, 30 czerwca w Kościerzynie odbędzie się drugi finał Kaszubskiego Festiwalu Wideoklipów. Nie może was tam zabraknąć. Tomasz Dorniak, lider zespołu Masłana, autor piosenek, wydawca ponad 20 płyt, właściciel studia nagrań, w latach 90. sprzedał ponad 1 000 000 kaset z piosenkami z repertuaru Czerwonych Gitar. Witam bardzo serdecznie i zapraszam wszystkich na Kaszubski Festiwal Wideoklipów, który odbędzie się 30 czerwca w Kościerzynie. Wykonamy tam m.in. piosenki, do których nagraliśmy teledyski oraz dwie nowe premierowe, które powstały w maju tego roku. Zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie. Ewelina Pobłocka. Już od najmłodszych lat towarzyszył jej śpiew. Od 9 roku życia brała udział w różnego rodzaju konkursach i przeglądach wokalnych. Jako 14-latka miała przyjemność wystąpić w programie Szansa na sukces. W 2008 roku zwyciężyła pierwszą edycję Kaszubskiego Idola, natomiast rok później nawiązała współpracę z DJ-em Groovy, nagrywając własny utwór zatytułowany The Beach. W 2010 roku wystąpiła w duecie z Kasią Wilk w piosence Do kiedy jestem. Zapraszam 30 czerwca do Kościerzyny, gdzie będziecie mieli okazję wysłuchać mnie w repertuarze dance'owym i house'owym. Wejherowska kapela Fukus, zwycięzca pierwszej edycji Kaszubskiego Festiwalu Wideoklipów. Największym uznaniem cieszył się klip do utworu Na piwo. Również ten sam teledysk został doceniony podczas pierwszego festiwalu teledysków Szantoklip w Krakowie, zdobywając nagrodę publiczności. Koncertują w całej Polsce, m.in. mogliśmy ich posłuchać w Strefie Kibica w Gdańsku i Czymanowie. Zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na drugi Festiwal Kaszubskich Wideoklipów do Kościerzyny 30 czerwca.